Witam moi kochani osoby, które wybrały kluczyk z prostokątną główką. No dzisiaj te karty szaleją, moi drodzy, z okazji tego święta. Dzisiaj Andrzejki karty po prostu tutaj aż emanują tą energią miłosną. Czują to, że wiele osób będzie chciało tutaj pytać właśnie o miłość, o związki, o relacje, bo to jest właśnie taki czas, kiedy o to pytamy. No macie tutaj również przepiękne karty, moi drodzy, po raz kolejny wypadła karta ta gwiazda po dokładnym przetasowaniu, ta karta znowu sama mi wypadła, sama cisnęła się jak gdyby do tego prostego, skróconego rozkładu. Macie kartę kochanków, która zapowiada dla osób, które są samotne, właśnie napotkanie osoby, z którą mogą spełnić tutaj stworzyć związek. Kochankowie sami w sobie jeszcze mogą nie wskazywać na jakieś takie zaangażowanie, na budowanie stabilnego związku, tylko bardziej może na romanse, na nieformalne spotkania. Jeżeli osoba, o której myślicie, albo też wy jesteście w jakimś związku, no to może też wskazywać na konieczność ukrywania się, ale z drugiej strony mamy trójkę buław i ja myślę, że jest to ewidentny znak dla osób, które teraz gdzieś zaangażują się w jakąś nową relację i myślą właśnie o tej osobie, z którą mogłyby taką relację stworzyć, że tam będzie coś więcej. To nie będzie tylko na zasadzie fizycznego pociągu. Ta osoba rzeczywiście myśli o Was poważnie, też chciałaby się tutaj w jakiś sposób zaangażować. To nie jest tak, że jest zabawa z jej strony, wręcz przeciwnie. Jest bardzo, bardzo poważny plan wobec Was, jest myślenie o Was właśnie w takich kategoriach przyszłościowych. No i oczywiście ta karta gwiazda, która mówi, że jest przed Wami jakaś świetlana przyszłość, że ta relacja ma taki potencjał, żeby stać się relacją cudowną, mocną, trwałą, docelową. Także no same przyjazne tutaj karty, cudowne perspektywy, moi drodzy. To już drugi kluczyk dzisiaj, który ma takie cudowne perspektywy. Także może to też świadczyć o tym, że wy dobrze i przemyślanie lokujecie swoje uczucia, że macie dobrą intuicję w tym względzie, że jeżeli wam się wydaje, że ktoś coś ewentualnie mógłby do was czuć, no to te wasze przeczucia jak najbardziej są zgodne z prawdą, że macie po prostu świetne wyczucie, świetną intuicję i znowu z kolei zachęcam do tego, aby pójść za tym, pójść za ciosem, nie tyle naciskać na drugą osobę, co jak gdyby pokazać jej, jeżeli też jesteście zainteresowani tą osobą, że z waszej strony są otwarte drzwi, że jest zielone światło i może to w jakiś sposób tą osobę też zachęci do kontaktu, jeżeli go nie macie, albo do jakichś śmielszych działań, jeżeli jesteście w kontakcie, ale do tej pory była taka zachowawcza. Także moi drodzy, no cudowne perspektywy. Życzę Wam cudownej, wspaniałej, udanej zabawy andrzejkowej, wielu sprawdzonych, wspaniałych przepowiedni, wróżb. Bawcie się dobrze dzisiaj, kochani. No i korzystajcie, idźcie na tej fali miłości, z tą miłością płyńcie, moi drodzy, przez życie. Dziękuję Wam serdecznie, do usłyszenia, pozdrawiam, pa, pa.